Pani marszałek, panie rzeczniku, Wysoka Izbo. Chciałam podziękować panu rzecznikowi, pana pracownikom za pracę i wsparcie mniejszości różnego rodzaju. I chciałabym z tego miejsca upomnieć się o mniejszości następujące. O mniejszość śląską. O mniejszość, która nie jest uznawana przez państwo polskie i która po raz kolejny puka do drzwi parlamentu o to, aby przynajmniej uznać język śląski za język regionalny. O mniejszość ze społeczności LGBT, o osoby transpłciowe, które na co dzień spotykają się z hejtem, nienawiścią, a w ostatnim czasie także z nienawiścią ze strony najważniejszych osób w państwie. Chciałabym się upomnieć także o uchodźców i tutaj ogromne podziękowania dla pana rzecznika, dla pani doktor Machińskiej za pracę, za to, że byliście w ośrodkach zamkniętych dla uchodźców. I z pytaniem o to pan rzecznik nam opowiedział o sytuacji uchodźców, szczególnie rodzin z dziećmi właśnie w tych ośrodkach. Dziękuję.